właśnie na lewej stronie, Stilić na prawej, ale to jest tak, to są dwaj bardzo dobrzy zawodnicy, którzy kreują dobrze grę, ale mam wrażenie, że przez to, że oni grają, Lech gra tak, jakby grał bez skrzydłowych. To są tacy oszukani skrzydłowi. Wiem, że oni mają zadania stać dość szeroko, ale bardzo ciężko, szczególnie Stiliczowi, jest utrzymać tą pozycję. On bardzo często schodzi do środka, rzadziej robi to Kriwiec, który częściej tą pozycję utrzymuje na lewej stronie. Pięć ostatnich minut tej pierwszej połowy. Wciąż bez goli tutaj przy Konwiktorskiej. Próbuje troszeczkę opanować grę Lech Poznań. Właśnie przez to utrzymywanie się przy piłce, nawet na swojej połowie. Teraz Wojtkowiak zgrywa do Neburicza. Pamiętam kiedyś takiego tenera w Grecji, Portugalczyka, który mówił, że on chce, żeby jego zespół przez 90 minut utrzymywał się przy piłce. Jeżeli to mu się uda, to w najgorszym wypadku będzie remis. Ale taki zespół to się jeszcze nie narodził, żeby 90 minut się utrzymywał. Tak, nawet Barcelona. Ale chodzi o to, no, żeby rozumiem, właśnie najdłużej się utrzymywać. Tak. Natomiast teraz na strata Trałki znowu, który zmuszony był faulować Rudniewa. Nie takie poważne straty Trałki. Moim zdaniem najlepszego chyba piłkarza w poniedziałek. Tak. A tutaj ogląda ósmą żółtą kartkę w tym sezonie, czyli w następnym meczu nie zagra. I jest chyba absolutnym... Chyba rzeczywiście masz rację. Nie jest po 8. A to się dowiemy jeszcze. Skonsultujemy to w przerwie. W każdym razie jest absolutnym rekordzistą w tym sezonie w Team Mobile Ekstraklasie, jeśli chodzi o liczbę żółtych kartoników. Natomiast są trenerzy, którzy wręcz przeciwnie, nie przywiązują wagi do tego, żeby się długo utrzymywać. Wręcz chcą, żeby ich zespół jak najszybciej rozgrywał akcję. I gdzieś tam... Błąd teraz z kolei Murawskiego. Odbierał mu piłkę Trałka. Jodłowiec. Złe prowadzenie. Stracił piłkę. Ale też to była inteligencja Murawskiego, który przewidział, gdzie będzie tę piłkę zagrywał. Przemieścił się te dwa kroki i ta piłka spadła mu pod nogi. Murawski. Za jego plecami był Bonin. Murawski do Rudniewa. Jasiniac włącza się do... To jest też problem, że Iniac nie ma takiego nawyku, żeby się włączać w tę pierwszą linię. To znaczy, on na pewno dysponuje niezłym strzałem z dystansu i to jest taki dla mnie typowy zawodnik, który pełni dobrze rolę szóstki. Nawet czasami wydaje mi się, że jest za bardzo przyklejony. Ja wiem, że ten Bakero tego oczekuje od niego, ale mam wrażenie, że często on jest za bardzo przyklejony do pary stoperów. Dzisiaj no nie jest to dla niego naturalne, kiedy grać musi wyżej. Murawski prostopadle i nabrała jednak piłka szybkości, odbijając się od tej murawy. Ale z drugiej strony być może trener Bakero chce mieć plan B. Ostatnio w tamtym tygodniu trener tak. Kieryś z Bełchatowa chciał mieć taki plan B i ten plan B wypalił w 100%. Być może trener Bakero też szykuje coś takiego na drugą połowę, gdzie być może Wilk albo Tonew albo ktoś inny pojawi się na murawie. Pojawi się na boisku. Tak, przypomnijmy, że grał od pierwszej minuty Żywłakow. Grał świetnie naprawdę w tym meczu. Również w Lubelu. Oni obaj zeszli, weszli za niego, za nich, tak. Buzała. I można powiedzieć, że byli najważniejszymi postaciami, bo dobry przechwyt. Może o tym za chwilkę, bo teraz już Czotro odbiera piłkę, jest Brzyski. Brzyski, dośrodkowanie. Mam takie wrażenie, czasami w naszej lidze... Weszli, wtedy skręcimy wątek. Tak. Buzała i Nowak i zrobili bramkę. Jeszcze mieli jedną sytuację, tak. Gdzie też chyba Nowak zgrywał do Buzały, jeszcze lepszą. Ale to nieistotne jest dzisiaj. Natomiast Trałka. Mam takie wrażenie, że dzisiaj Lech taki trochę jest... Dobry odbiór teraz. Murawski na prawą stronę. Trochę tak jakby był syty. Tydzień temu naprawdę zagrali Lechici bardzo dobry mecz z Legią. I mam takie wrażenie, jakby dzisiaj jeszcze byli myślami przy tamtym spotkaniu. Tak jakby... Często w polskiej lidze zauważyłem taką cechę drużyn, które wygrywają albo remisują. Uwaga, Rudniew, Paszczyński jednak dobrze asekurował całą linię defensywy i jeszcze złą piłkę złapać, zanim to opuścił murawę. Dobry powrót Paszczyńskiego. Często zauważyłem, że jak drużyna wygra z Legią albo zremisuje, to później ma tak w następnym tygodniu słabsze spotkanie. Tak jakby za bardzo uwierzyła w siebie albo zbyt pewnie się poczuła. Mam takie wrażenie, że dzisiaj Lech też tak troszeczkę gra, jakby był zbyt pewny siebie, a nie ma takiej agresji, jak była tydzień temu, i nie ma takiej determinacji. Te akcje są dość wolno rozgrywane. Wojtkowiak wznowi teraz grę z autu.
Bąkiewicz. Kamiński. Włącza się Enriquez. Lepsze powinno być to podanie do Enriqueza. Bo to był właśnie taki moment, kiedy wreszcie można było wykorzystać to wejście bocznego obrońcy. Nie ma zbyt dużo tych wejść, ale akurat to był ten moment, kiedy było to miejsce, kiedy było trzeba dokładnie tę piłkę dograć i z tego mogło być coś bardzo korzystnego. Ja muszę powiedzieć, że Marcin Kamiński, który jest ciągle bardzo młodym zawodnikiem, który tak naprawdę wchodzi do zespołu, jak na tak doświadczonego zawodnika dość dobrze operuje piłką, dość dobrze tą piłkę wprowadza. Teraz akurat nie najlepiej zagrał, ale potrafi tą piłkę rozegrać. Do przerwy 0-0 mieliśmy w tej pierwszej połowie kilka niezłych momentów i w wykonaniu Polonii, w wykonaniu Lecha, chociaż myślę, że więcej tych dobrych momentów było jednak w wykonaniu gospodarzy, Maciek. Szczególnie pierwsze 20-30 minut Polonia gra lepiej, później tak jakby Lech przejął inicjatywę, ale nic z tego nie wynikało. Natomiast Polonia już nie dominowała tak jak w tych pierwszych minutach. Tak, i Polonia wydaje mi się często po tym odbiorze piłki szybciej potrafiła przynieść ciężar gry na połowę przeciwnika. Lech jakoś tego nie potrafił na tyle dobrze zrobić, żeby zagrozić bramce. No, pamiętając oczywiście, że po tym odbiorze Dziurdziewicza miał tę jedną szansę Rudniew. Zobaczmy, statystyka 5-4 dla gości w strzałach, 2-1 w strzałach celnych dla gospodarzy. 7 rzutów rożnych aż Polonii Warszawa. Za chwilkę już pierwsze wywiady, prosimy. A ze mną Rafał Murawski, piłkarz poznańskiego Lecha. Rafał, coś za coś można powiedzieć. Z jednej strony macie więcej piłkarzy mogących wspierać defensywę, co akurat wam się przydało w pierwszej połowie, ale kosztem skrzydeł. Myślę, że kosztem ofensywy. Mamy w środku 3 defensywnych pomocników, co pewnie, tak jak mówiłem, nie sprzyja temu, żeby ofensywne rozprowadzać akcje ofensywnie. Ale są te sytuacje, może nie jest ich tak dużo, ale było. Rudnew mógł strzelić bramkę, byśmy w innych nastrojach schodzili do szatni na przerwę. No ale się nie udało. Musimy szukać swojej okazji, grać cierpliwie, a ta sytuacja się znajdzie. Jest takie powiedzenie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. 3 piłkarzy, w tym ty, o podobnej przynajmniej charakterystyce, jeśli chodzi o ten środek pola. Jak ty się czujesz w tym ustawieniu? A to nieważne, jak ja się czuję. Trener mnie wystawił na tej pozycji, każdego z nas. Każdy ma swoje zadania, z których musi się wywiązać jak najlepiej. I tak jest w naszym przypadku. My chcemy wygrywać i nieważne, na jakiej pozycji. Bardzo ci dziękuję. To był Rafał Murawski, a teraz Łukasz Trałka, kapitan Polonii. Łukasz, pozwolisz, że najpierw cytat. Ja tu stoję blisko trenera waszego, trenera Polonii, który najczęściej krzyczał tak: bliżej, wyjdź do niego za głęboko. A to przecież w sytuacji, kiedy wy prowadziliście grę. No nie wydaje mi się, żeby w takich sytuacjach krzyczał. Myślę, że chodziło o to, jak Lech jest posiadanie piłki, że za bardzo cofamy się do tyłu i dajemy im dużo pola, żeby sobie grali, a my biegaliśmy za piłką wtedy, także myślę, że to o to chodziło. Zaskoczyło was to, że Lech gra właściwie 3 defensywnymi pomocnikami, bo i Murawski, no i przede wszystkim Iniac i Dziurdziewicz? Nie, absolutnie nie. Do tego schodzi jeszcze Kriwiec, schodzi Stilicz, także bardzo mocno mają zagęszczony środek pola i mogą sobie tam swobodnie grać piłką. Na to byliśmy przygotowani. No i znowu narozrabiałeś. Po co ci ta żółta kartka? Nie mam pojęcia. Nie wiem, no popełniłem błąd, bo straciłem piłkę, wtedy już musiałem się jakoś ratować. Dziękuję ci bardzo. Tyle Łukasz Trałka. Teraz zapraszam państwa na przerwę.